strony Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Święta wielkanocne tuż, tuż, a więc dzisiaj zrobimy coś, co przynajmniej w mojej rodzinie jest absolutnym must have'em, jeżeli chodzi o stół świąteczny, stół wielkanocny. Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia babki, ale nie klasycznie pieczonej, a gotowanej w kąpieli wodnej. W moim wydaniu będzie to babka cytrynowa. Aby ją zrobić, trzeba co prawda zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt, ale sama w sobie jest dosyć prosta w przygotowaniu, a więc do dzieła, na pewno dacie radę. Zapraszam. Lista składników potrzebnych do zrobienia tej babki nie jest specjalnie długa. I tak, mamy 6 jajek, 1 cytrynę, 2 łyżki mleka oraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Do tego po szklance cukru, mąki pszennej typ 600-650 oraz mąki ziemniaczanej. No i kostka taka spora, 250-gramowa margaryny. Do tego kaszka manna do obsypania formy i cukier puder do przygotowania polewy. Niezbędna będzie też specjalna forma do babki gotowanej, która wygląda o tak. Jest najczęściej metalowa, czasami też szklana, żaroodporna. Odbezpieczamy. O, i w środku mamy formę do babki, którą szczelnie przykrywa wieczko. Przy zakupie takiej formy warto od razu zastanowić się nad odpowiednim garnkiem. Odpowiednim, to znaczy takim, w który nasza forma wejdzie dokładnie i da się przytrzasnąć wieczkiem tak, aby się nie unosiła. Dobra, tyle o sprzęcie, zabieramy się do roboty. Zaczynamy od jajek, które trzeba rozdzielić na białka i żółtka. W tym celu przygotowałem sobie 2 miseczki i rozbijam jajka, pozostawiając żółtko w środku. Przerzucam je z jednej połówki do drugiej, pozbywając się tym samym białka. Jaja podzielone, pamiętajcie, że to bardzo ważne, aby tutaj w białkach nie było ani żadnego fragmentu żółtka, ani żadnej skorupki. Akurat skorupki lepiej, żeby tu też nie było. Teraz kolejna rzecz, czyli cytryna. Cytryna jest umyta, wyszorowana, na końcu wyparzona wrzątkiem, tak aby usunąć z niej jakiś ewentualny wosk, który często jest na nią nakładany. Jest czyściuśka, a to dlatego, że będziemy do ciasta potrzebowali jej skórki. Bierzemy tarkę i na tych takich chropowatych częściach tarki, to znaczy nie w paseczki małe, duże, tylko właśnie na tych chropowatych, ścieramy skórkę. Tylko wierzchnią warstwę, tego białego pod spodem już nie chcemy. Tarka dobrze obstukana, skórka z cytryny pozyskana, mniej więcej tyle jej jest, nie za dużo, ale nada ona bardzo wyrazistego aromatu, takiego świeżego, cytrusowego całemu ciastu. Jak widać, cytryna jest w miarę oskrobana, tak po japońsku, czyli jako tako. No i przechodzimy do mojego niezastąpionego robota, który oczywiście jak zwykle wyręczy mnie w tych najcięższych pracach. Zaczynamy od ubicia białek, z racji, że będę wszystko robił w jednej misce. Póki jest sucha i czyściutka, ubiję białka na sztywną masę i później przełożę je do miseczki obok. Białka ubite, trzymają się świetnie. Teraz przekładam je do miseczki, będą nam potrzebne później. Przechodzimy do robienia ciasta. Aby usprawnić pracę robota, pociąłem kostkę margaryny w taką grubą kochę, zostawiając sobie taką jedną kostkę do wysmarowania formy. Resztę przenoszę do robota. Dodaję żółtka i zaczynam zacierać ciasto. Do ucierającego się żółtka z margaryną dodajemy szklankę cukru. Pora dodać do ciasta pozostałe składniki. Dodajemy 2 łyżki mleka, skórkę otartą z cytryny, a przez sitko dosyć drobne przesiewamy oba rodzaje mąki razem z proszkiem do pieczenia. I ponownie mieszamy.
No i kończymy przygotowanie naszego ciasta poprzez dodanie ubitych wcześniej białek do masy. Tutaj już nie używamy miksera, tylko delikatnie szpatułką mieszamy i łączymy te obie części. Ciasto mamy wymieszane. W międzyczasie przygotowałem formę, wysmarowałem ją pozostawioną częścią margaryny oraz obficie wysypałem kaszką manną, zwłaszcza na dnie, tak aby nam babka później na pewno ładnie odeszła. No i teraz przełożę delikatnie, nie po ściankach, tylko bezpośrednio na dno nasze ciasto do formy. Ciasto jest równomiernie ułożone w formie. Teraz zamykamy i przenosimy się na kuchenkę. W garnku podgrzałem już wodę, już wrzała. Jest nalana w takiej ilości, aby włożona do środka forma została w 2/3, 3/4 przykryta wodą. Lekko będzie ją wypierać. Przykrywamy pokrywką, która już ją przytrzymuje. Dla pewności użyję sznurka, aby przewiązać tą pokrywkę, żeby na pewno nasza babka się nie poruszała podczas gotowania. Odpalamy gaz i od momentu zagotowania się ponownego wody liczymy godzinę i 15 minut gotowania na bardzo małym gazie. No i babkę mamy ugotowaną. Zobaczmy, nie jest aż takie gorące. Ależ pięknie wyrosła. Teraz postaram się to obrócić wszystko prosto na kratkę, na której będzie musiała wystygnąć. Ależ nam to pięknie wyszło. Teraz zostawiamy ją do ostygnięcia bez żadnego przykrycia, aby nie sparowała. Babka już całkowicie ostygła, więc pora zrobić szybki cytrynowy lukier. W tym celu bierzemy połowę z naszej obranej wcześniej cytryny i wyciskamy z niej sok. I tak uzyskaliśmy 5 łyżek soku z cytryny, do którego teraz będziemy porcjami dodawać cukru pudru, dokładnie mieszając każdą porcję tak długo, aż nie osiągniemy odpowiedniej lukrowatej, lepkiej konsystencji. Po mozolnym 10-minutowym mieszaniu 200 g niecałych cukru pudru z sokiem z cytryny uzyskałem coś, co mogę spokojnie nazwać satysfakcjonującym mnie lukrem cytrynowym, którym teraz udekoruję moją babkę. Moja wielkanocna gotowana babka cytrynowa jest gotowa. Ma naprawdę sporo lukru, niesamowity, orzeźwiający, cytrusowy aromat, no i potężną dawkę tak niezbędnej wypieką słodyczy. Jest to klasyk, który na moim rodzinnym, świątecznym stole gościł od zawsze i ten rok nie będzie wyjątkiem. Polecam Wam ten przepis, bo jest stosunkowo łatwy do zrobienia, a efekt jest naprawdę niesamowity, jest wilgotna i pyszna. Z tą babką na pierwszym planie chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych i przede wszystkim rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Trzymajcie kciuki też za wiosnę, żeby w końcu przyszła. No i koniecznie już dzisiaj zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz oraz łapkę w górę. No i spróbujcie tego sami w domu, tak na chłopski rozum.